Cześć, dzisiaj witam Was w kolejnym vlogu, niestety deszczowym i niestety porannym, wczesnym. Jeszcze nie ma godziny 8, ja już idę na zajęcia, ale plus jest taki, że to są jedyne zajęcia, jakie mam dzisiejszego dnia, więc dzisiejszy dzień upłynie mi bardzo książkowo, bo zamierzam wybrać się do biblioteki, gdzie potrzebuję książek do pracy magisterskiej, nowej, teraz tej, którą będę pisała na tych studiach magisterskich, więc jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle, jakiego tematu tym razem się podejmę, o czym będę pisała, to jak najbardziej zachęcam do oglądania. A dla zainteresowanych, te zajęcia, na które idę teraz, to są zajęcia, właściwie wykład z plastyki. Niesamowite mam tym razem na tych studiach przedmioty. Niesamowicie ciekawe. Dobra, idę, bo pewnie i tak się spóźnię. Czekam na tramwaj w dość nietypowym miejscu, bo na przystanku Uniwersytet Jagielloński. Ja tutaj zazwyczaj nie czekam, ale dzisiaj wymyśliłam sobie takie połączenie, tak skomplikowane, że dotarłam aż tu i pewnie i tak się spóźnię. Więc witajcie w moim świecie. Wspominałam wcześniej o tym, że na tych studiach, przypominam, studiuję pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną. Mam bardzo nietypowe zajęcia. Nietypowe dlatego, że takie zwyczajne, takie, które kojarzą nam się właśnie z tym gdzieś pierwszym etapem edukacji szkolnej, powiedzmy. I na przykład ostatnio miałam zajęcia z muzyki, na których musiałam grać na flecie. Teraz mam zajęcia z plastyki. Jutro, czyli w środę, mam zajęcia z matematyki. Później piszę egzamin z matematyki. Powiem Wam, że to tylko tak wygląda. A klasy, powiedzmy, 1-3, egzamin z matematyki. Nic bardziej mylnego. To wcale nie jest prostsze od zwykłej matematyki. Powiedziałabym, że jest po prostu bardziej podchwytliwe. Bo wiecie, zazwyczaj w takim normalnym życiu nie zastanawiamy się na przykład nad różnicą pomiędzy dzieleniem a mieszczeniem i innymi takimi dziwnymi rzeczami, których nas nauczono, a z których istnienia sprawy sobie bardzo często nie zdawaliśmy. Więc właśnie, czasami dziwnie się czuję, kiedy idę na przykład na zajęcia, ktoś do mnie dzwoni, pyta, a na co idziesz? A ja mówię, a na plastykę, a na muzykę, na jakąś edukację środowiskową, co można sprowadzić do przyrody. Więc reakcje są naprawdę różne, więc Was informuję. Więc ta plastyka, ale właśnie, wszystkie te przedmioty, powiem Wam szczerze, są naprawdę ciekawe, bardzo mi się podobają i bardzo dobrze czuję się na tych studiach, choć są to studia inne od studiowania właśnie, od tego, kiedy studiowałam filologię polską. To jest coś zupełnie innego, takie zupełnie inne doświadczenie, mimo że no, te dziedziny są jakoś tak podobne może trochę, ale... Wyszłam z zajęć, z tego wykładu z plastyki, mam Wam do sprzedania kilka informacji. Powiem Wam, że te zajęcia są takie strasznie inspirujące, inspirujące do tego stopnia, że ostatnio gdzieś tam w szufladzie znalazłam pastele olejne i namalowałam papugę i namalowałam portret Bobka. Na moim profilu na Facebooku już się tym chwaliłam, tutaj się nie chwaliłam, więc pewnie Wam teraz gdzieś tutaj obok mnie wyświetlę. I zachęcam właśnie do pomalowania sobie jakimiś pastelami olejnymi, ale do rzeczy. W każdym razie no, te zajęcia między innymi zainspirowały mnie do spróbowania swoich sił. Wyszło całkiem nieźle. A po tym dzisiejszym wykładzie mam Wam do przekazania dwie informacje. Mianowicie, jeżeli macie dzieci, albo pracujecie z dziećmi, albo chcecie je jakoś zainspirować, czy to do zajęć plastycznych, czy do jakichś tam zajęć matematycznych, to polecam takie bajki albo wierszyki geometryczne Danuty Wawiłow. Ja ich nigdy nie widziałam, no ale moja wykładowczyni polecała, więc może coś jest na rzeczy. Powtarzam, bajki albo wierszyki geometryczne Danuty Wawiłow. A druga rzecz, jest taki fajny blog Edukacja przez sztukę. On jest na Blogspocie, na pewno go znajdziecie. I tam jest prawdziwy zbiór różnych takich pokazanych krok po kroku technik jakichś plastycznych, które możecie wykonywać z dziećmi. Więc absolutnie ciekawy wydaje mi się temat.
No i oprócz tego macie tam też jakieś podobno bardzo dobre przepisy, no nie wiem, na jakąś masę solną, no nie, to nie była akurat solna, jakieś takie inne różne rzeczy, więc ja jak najbardziej polecam. Teraz zmierzam w kierunku biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego tam na Podchorążych, bo zamówiłam 15 książek. O tym moim temacie pracy magisterskiej opowiem Wam może trochę później, bo chciałabym, żebyście najpierw zobaczyli, co to za książki. Boleję niezmiernie nad jednym faktem. Miałam wziąć ze sobą pendrive'a i zapomniałam. Niestety. Będę musiała wrócić do mieszkania i znowu osobno iść coś wydrukować. Jeszcze zatrzymałam się na chwilę, bo choć trudno w to uwierzyć, to właśnie w tej tutaj zabetonowanej, zablokowanej ulicy kilka lat temu nagrywałam moją wersję wesela. W prawie samo centrum Krakowa ja tutaj ganiałam z jakimś chochołem z siana, słomy, czegoś takiego. Budynek Uniwersytetu Pedagogicznego chyba z moich vlogów znacie już całkiem dobrze, a ja sobie właśnie uświadomiłam, że w sumie to jeszcze nie mogę odebrać tych książek, które zamówiłam, więc pójdę do czytelni i pokseruję te strony z książek, które są mi potrzebne do egzaminu z matematyki, bo wbrew pozorom, no to nie tylko zadania, tylko coś tam jeszcze trzeba wiedzieć, a przynajmniej takie jest zamierzenie, więc pokseruję. No, zrobiłam wszystko, co miałam zrobić. Powiem Wam, że minus rzadkiego nagrywania vloga jest taki, że mam Wam masę rzeczy do opowiedzenia. Mam wrażenie, że ten vlog właśnie robi się taki ogromny. Ale nie martwcie się, dla tych, którzy lubią moje vlogi, mam bardzo dobrą wiadomość. Mianowicie od 1 do 24 grudnia będę nagrywała vlogmas, czyli będziecie widzieć mnie codziennie. Dobra, teraz jadę do mieszkania. I chyba w mieszkaniu już opowiem Wam i o tej mojej pracy magisterskiej, i o tym, co dzisiaj tutaj znalazłam. Chociaż widzieliście chyba, że pokazywałam Wam ulotkę, spektakl teatralny Wesele. Powiem Wam, naprawdę mnie to zaintrygowało. Ja w ogóle mam taką ogromną słabość do wesela. Wesele jest taką jedną z moich
ulubionych książek, przy czytaniu której za każdym razem odkrywam coś nowego. Lubię i tą starą ekranizację, i tą nowszą, właściwie wszystko, co związane z Messerem. Wiecie co, jak byłam w tramwaju, to przeczytałam sobie taki ciekawy artykuł właśnie z tego czasopisma Polonistyka. I to był artykuł, w którym pojawiło się pojęcie literatury wyrachowanej. Nigdy o takim pojęciu, powiem wam, nie słyszałam, ale wydało mi się interesujące, bo jak się okazuje, literatura wyrachowana to jest literatura niska, która udaje literaturę wysoką. Czyli coś, co jest tak naprawdę proste, nie wnosi nic ciekawego, nic nowego, ale przybiera jakąś taką formę, która sprawia, że wydaje nam się, że to jest literatura wysoka, nie wiem, pokroju Tołstoja na przykład. Dostajemy sagę rodzinną, zwyczajną, jest szerokie, wiecie, dużo bohaterów i tak dalej, jeszcze tło jakieś historyczne najlepiej i już wydaje nam się, że to jest literatura wysoka. Otóż okazuje się, że nic bardziej mylnego. I druga sprawa, przeczytałam jeszcze taki artykuł o wykorzystaniu blogosfery w pracy polonisty. Propozycja była taka, żeby razem z uczniami stworzyć bloga, na którym każdy z uczniów będzie miał raz w miesiącu opublikować jakiś tekst, jakąś rekomendację książki, którą przeczytał. I to też bardzo mi się podoba. A jeżeli chodzi o moją pracę magisterską, to jak się domyślacie, jednak nie byłam w stanie odejść zbyt daleko od takich moich bardziej właśnie literackich zainteresowań. No i stwierdziłam, bo szukałam jakiegoś punktu połączenia, nie wiem, polonistyki z tą pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną i znalazłam. Mianowicie chciałabym zbadać stan czytelnictwa w jakichś grupach dzieci. Przypuszczam, że w szkołach, nie wiem, myślałam o klasach trzecich szkół podstawowych. W jaki sposób? Musiałabym przeprowadzić wywiady z dziećmi, co czytają, ulubiony bohater literacki, jak często czytają i tak dalej, i tak dalej. I jednocześnie podobne pytania otrzymaliby rodzice dzieci w anonimowych ankietach. No i później po prostu zanalizowałabym jedno, drugie, porównałabym jedno z drugim i wyszedłby mi taki stan czytelnictwa. Myślę, że wyszłyby ciekawe rzeczy, bo wyszliby bohaterowie, wyszłoby co te dzieci czytają, wybrałabym sobie jakiś oddział z mniejszego miasta, może z większego miasta, ze wsi. Wydaje mi się to całkiem ciekawe i przede wszystkim bardzo mnie to interesuje, bo oczywiście jest związane z czytaniem i stąd tyle tych książek. Mam bowiem zaplanować pierwszy rozdział teoretyczny tej pracy, no i tak szukam sobie jakiejś. Muszę w sumie dookreślić sobie i temat, i te problemy badawcze. Będzie ciekawie. No i słuchajcie, jest 12:30, wydaje mi się, że na dzisiaj chyba tego vlogowania wystarczy, bo tak naprawdę zajmę się właśnie planowaniem tego rozdziału, robieniem różnych rzeczy też na moje studia podyplomowe. O studiach podyplomowych opowiem wam innym razem, bo chciałabym jednak jeszcze trochę pochodzić na te zajęcia, żeby sobie wyrobić opinię. Kiedyś nagram taki weekendowy vlog, w grudniu zapewne, i wtedy zobaczycie sami, o co w tych studiach chodzi. A więc ja już się z wami żegnam. Zachęcam do obejrzenia mojego poprzedniego filmu. Jeżeli się nie mylę, to chyba była recenzja. No i pa, pa.